dobry, wieczór Państwu. W ubiegłym tygodniu, jak rozmawialiśmy z Marcinem Gorazdą, to wspomniał on, opowiadając o haiku, iż miał on takie ewolucjonistyczne podejście do prawa, gdy tworzył swoją konstrukcję rule of law, rządów prawa. I wspomniałem wówczas, że będę chciał ten wątek Rozwinąć. Bo to nie tylko prawo jako takie, ale to także prawa ekonomii. Mamy trzy różne spojrzenia. I to hajkowskie, ewolucjonistyczne, ciekawie jest zestawić z podejściem utylitarystycznym i z podejściem racjonalistycznym. A wszystko zaczęło się od niewidzialnej ręki Adama Smitha, bo Smith, bogactwie narodów, napisał, że ludzie działają sami, robią różne rzeczy dla swojego egoistycznego dobra, ale coś, jakby taka niewidzialna ręka popychała ich do tego, by działając dla dobra swojego, osiągać Dobre cele innych. Ta metafora stała się niezwykle popularna, tylko zniekształcona, oczywiście. Zaczęło się w Niemczech. Ferdinand Lasalle użył tego określenia niewidzialnej ręki jako czegoś prześmiewczego. Smith dużo na ten temat nie pisał, ale niektórzy czuli potencjał w tej formule. Dlatego zaczęli ją zwalczać albo przeinaczać. Lasalle zrobił z niewidzialną ręką troszeczkę to samo, co jego koledzy ekonomiści niemieccy zrobili z teoriami Karla Mengera. Mengera nazwali Austriakiem. Tak, z góry, co tu jakiś Austriak będzie nas Niemców pouczał. No ale Austriacy, Szkoła Austriacka w Ekonomii, przekuła to pogardliwe początkowo określenie na nazwę własną. No i dzisiaj wiemy więcej o szkole. Austriackiej i Austriakach, niż o XIX wiecznych ekonomistach niemieckich. Co prawda, tę szkołę austriacką w dalszym ciągu niektórzy próbują deskredytować. Ale jakoś się broni. Zwłaszcza, że niektóre pomysły, na przykład marginalizm Mengera, zostały w głównym nurcie ekonomii zaadoptowane. Więc trudno jest tak zupełnie do końca ich wszystkich odsądzić od czci i wiary. A jednym z tych Austriaków był właśnie Fryderyk August von Hayek. W 1933 roku razem z Misesem wyemigrowali z Austrii po Anschlussie. Trafili potem do Stanów Zjednoczonych. No i tam Hayek przestał być von. Nawet Augustem przestał być. Tam mówił o sobie Fryderyk Hayek. Jak wrócił po wojnie do Londynu, to znowu wrócił do określenia WODO. Europa wtedy jeszcze była bardziej konserwatywna. Zresztą sam Hayek był trochę konserwatywny, no bo jego konstrukcja ta rule of law, ta ewolucjonistyczna, no to jednak zahaczała filozofię konserwatywną, choć sam Hayek był liberałem. Ale zostańmy jeszcze przy losie metafory niewidzianej ręki. Rozpopularyzował ją Paul Samuelson. Samuelson przedstawił niewidzialną rękę Smitha jako synonim konkurencji doskonałej. No i w ten sposób łatwo było się z niewidzialnej ręki naśmiewać. Bo nie ma nic doskonałego. Konkurencja też nie jest doskonała. No więc, jeżeli przyjęliśmy, że niewidzialna ręka to synonim konkurencji doskonałej, a wiedzieliśmy, że konkurencja doskonała nie jest, no to niewidzialna ręka jest bez sensu. Ta metafora w ogóle nie odpowiada rzeczywistości. Jeszcze dalej poszedł Józef Styglitz. On z kolei przedstawił niewidzialną rękę jako krytykę tych, którzy się odwoływali do wolnego rynku, pokazując, że u Adama Smith'a to niby nie znaleźli żadnego uznania że Smith to bardziej socjalista. No i jak Dokonujemy takiej interpretacji wyrwanych z kontekstu niektórych sformułowań Smitha, to rzeczywiście można by było tak uznać. A już w szczególności, proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli na przykład na program Kongresu Liberalno-Demokratycznego. On był podobno liberalny, ale z liberalizmem nie miał nic wspólnego, więc tu Sztygles miał rację. Jakby zaadresował swoje zarzuty do partii Tuska i że ho, 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 wy z tym Adamem Smithem to za wiele wspólnego nie macie. No bo rzeczywiście nie mieli. W Polsce metafora niewidzialnej ręki też się pojawiła dosyć wcześnie. Mianowicie pan premier Jan Olszewski w swoim Expoze. Rzucił takie oto hasło, kierując je pod adresem rządzących wcześniej liberałów Gdańska. Niewidzialna ręka rynku okazała się widzialną ręką złodzieja. Udowodnił pan mecenas Orszewski, że nie ma zielnego pojęcia, czym jest niewidzialna ręka, i że użył tej metafory w celu zmobilizowania elektoratu. Trudno nie było. Powiem szczerze, trudno nie było, dlatego że to, co robił kogres liberalno-demokratyczny, który rządził wcześniej, z niewidzialną ręką nie miało nic wspólnego. Oj, nie miało i ta ręka rzeczywiście czasami bywała widzialną ręką złodzieja. Jak na przykład w moim ulubionym kazusie, tak zwanej prywatyzacji zakładów 22 lipca dawniej E. Wedel w Warszawie. Ale. O tym już kiedyś opowiadałem. Jeszcze może kiedyś opowiem coś więcej. Może uda mi się zaprosić kogoś z rodziny Wedlów, żeby o tym przypadku sobie porozmawiać. A teraz wracamy do tej metafory. Po pierwsze, ręka. Czyjaś. Tak można by było sądzić, ale jednak niewidzialna. Czyli jakby ręka Boga. Taka nie jak Maradonny w meczu z Anglią na Myszczu Zaświatowym w Meksyku, gdy jak niektórzy może pamiętają, strzelił bramkę ręką i powiedział, że to była ręka Boga. To nie jest nic widzialnego, to jest niewidzialne, bo to jest prawo, proszę Państwa. Prawo jakieś konkretne. Prawo. To tak jak prawo grawitacji. No, można się zastanawiać, czy czasami tu boska ręka nie powoduje tego prawa ciążenia. Ale jej nie widać. Jest jednak niewidoczna. Więc jak widać rękę złodzieja, to to nie może być ręka rynku. Bo na tym polega. Niewidzialność działań na rynku, że kierujemy się prawami, głównie prawem podaży i popytu. No i teraz, skoro Smith nie rozwinął tego wątku, zakończył w zasadzie na tej metaforze, to siłą rzeczy musiały pojawić się różnego rodzaju wyjaśnienia, ale nie tylko wśród tych, którzy wolny rynek krytykują. Ale i także wśród tych, którzy tego wolnego rynku bronią: zasad wolnego rynku w ekonomii i zasad rządów prawa w prawodawstwie, w prawie jako takim. Na czym polega ta perspektywa ewolucjonistyczna, której używał Haek? W zasadzie zaczął tego typu argumentację stosować Edmund Berg. No i to nawiązanie do pewnego konserwatyzmu Hayek'a. Bo Edmund Berg to twórca nowożytnej koncepcji konserwatywnej, tego konserwatyzmu ewolucjonistycznego. Nie takiego reakcjonistycznego, który broni minionej przeszłości, tylko takiego, który dopuszcza zmiany. Tylko podkreśla, że zmieniając trzeba zabezpieczać konserwować. Ewolucjoniści patrzą z perspektywy kulturowej i uzasadniają wolny rynek racją konkretnego społeczeństwa, konkretnej kultury, konkretnej cywilizacji. Ten wolny rynek dla nich to nie jest jakiś mechanizm prosty. To jest skomplikowany wytwór kultury, historyczny wytwór Kultury. Ewolucjoniści pokazują, że w zasadzie, gdy ludzie zaczęli coś robić, to nieuchronnie prowadziło to do takich zmian, których ostateczną konsekwencją był właśnie wolny rynek. Zasady rule of law w prawie i zasady rule of law, rządów prawa w ekonomii. Hayek określał takim przykładem. Nie chodzi o to, gdzie mamy dojechać, tylko jak mamy jechać. Jeżeli mamy ruch prawostronny czy lewostronny, to nie ma znaczenia, jeżeli wszyscy jedziemy tak samo. Ale ustawodawca, wprowadzając ruch prawostronny czy lewostronny, nie może nam zabronić pojechać tu. Albo nakazać pojechać gdzie indziej. Konkurencją do tego hajkowskiego podejścia było podejście jego kolegi z Wiednia, Ludwika von Misesa. Von Mises był racjonalistą. Von Mises, patrząc z perspektywy uniwersalistycznej, uzasadniał wolny rynek racją powszechnego rozumu. Dla Misesa nie było specjalnie istotne, jak to funkcjonuje konkretnie. On koncentrował się na prawach. Chociażby właśnie jak prawo grawitacji. Twierdził, że jeżeli coś jest nielogiczne, to nie może być właściwe. A jeżeli jest logiczne, to jak najbardziej jest właściwe. Więc tym powszechnym rozumem uzasadniał funkcjonowanie wolnego rynku. Ciekawostka: Hayek swoją najpoczytniejszą książkę Konstytucję wolności zamknął takim rozdziałem, który do tej książki w ogóle nie pasował. Jako ostatni rozdział, Napisał rozdział pod tytułem Dlaczego nie jestem konserwatystą. Bo co się stało? Mówię, tworzyli w Stanach Zjednoczonych, gdzie socjaliści nie mogli się przebić z socjalizmem. W związku z powyższym postanowili, o czym już Państwu opowiadałem, ukraść liberałom nazwę liberalizm. Socjaliści sami stali się liberałami, no ale coś musieli zrobić z klasycznymi liberałami. No więc ich nazwali konserwatystami. No bo powiedzieli. Wy bronicie porządku, który my chcemy zmieniać. W związku powyższym to my jesteśmy liberałami, tak jak kiedyś liberałowie zmieniamy zły porządek, a wy jesteście konserwatystami, bo go bronicie. Jesteście tacy sami źli, jak kiedyś byli obrońcy ancien reżim. Różni teokraci, którzy chcieli monarchii absolutnej, chcieli monarchii feudalnej, ale znów pojawił się problem. Taki mianowicie, że w Stanach nawet tworzyli konserwatyści tacy w klasycznym europejskim słowa znaczeniu, jak właśnie Edmund Berg, chociażby. Na przykład Russell Kirk. No i jeżeli taki Hayek miał być konserwatystą, no to jak było nazwać Kerka, To jego nazwali konserwatystą organicystycznym, a Hayeka indywidualistycznym, no bo miał podejście indywidualistyczne. W ten sam sposób, proszę Państwa, nawet Milton Friedman został konserwatystą indywidualistycznym. Ale jak jesteśmy przy Friedmanie, no to mamy trzeci sposób uzasadniania wolnego ręku. Ten trzeci sposób wyprowadzania czy rozwijania metafory niewidzialnej ręki utylitarystyczny. Utylitaryści patrzą się z perspektywy indywidualistycznej i wolny rynek uzasadniają racją jednostki, konkretnej jednostki. Powiadają tak, na wolnym rynku najlepiej broni się właśnie jednostka. Bo, jak pisał Friedman, wolność ekonomiczna jest mocniejsza i ważniejsza, nawet od wolności politycznej. Bo jak głosujemy na jakąś partię, na jakiś program i zostajemy przegłosowani, to musimy się dostosować do woli większości, która stanowi prawo. Natomiast na wolnym rynku nie musimy. Nie musimy badać, kupując sobie krawat, jakiego kształtu i w jakim kolorze. Tego krawatu chce większość, którzy chcą krawat kupić i nosić. Więc kupujemy, jaki chcemy. No i przedsiębiorcy wymyślają najprzeróżniejsze, bardziej stonowane, mniej stonowane, gładkie, w kwiatki, w kropki, po to właśnie, żeby dotrzeć do jednostki, żeby zaspokoić, i jej poczucie estetyki, komfortu, czego tam jeszcze. W takim układzie to właśnie jednostka jest królem. Nie społeczeństwo, tylko każda jednostka głosuje pieniędzmi na dany kolor krawata. Więc jak sobie spojrzymy na uzasadnienia tej niewidzialnej ręki i wolnego rynku, no to widzimy konkurencję argumentów za nimi przemawiających. No i jednostka, konkretny człowiek, no i kultura, no i rozum. Czyli w zasadzie można było powiedzieć, że z każdej perspektywy, i ewolucjonistycznej, i utylitarystycznej, i racjonalistycznej, znajdziemy coś, co przemawia za tym, że konstrukcja niewidzialnej ręki jest ciekawym zabiegiem metaforycznym. Metafora w życiu ludzkim jest dosyć ważna. Posługujemy się nią bowiem nie tylko w przekazie, tak jak ja teraz do Państwa mówię, ale nawet w swoich własnych myślach. George Flakow i Mark Johnson napisali książkę Metafory w naszym życiu, pokazując, jak ważna jest metafora. Myślimy metaforycznie, myślimy symbolicznie, więc ta niewidzialna ręka jest czymś, co w naszym myśleniu się przydaje. I niektórzy próbują tę metaforę. Obrzydzić. Tak jak to próbował zrobić pan premier Olszewski, tak jak to próbował zrobić Paul Samuelson, chociaż on nie obrzydzał samej tej metafory. To e, Ferdinand Lassalle starał się to zrobić, tylko tak ją określił, tak skonstruował, żeby łatwo było powiedzieć: No nie, to działać. Nie może. Tutaj mamy pewną tradycję, bo na przykład guru ekonomistów współczesnych, czyli Keynes, Lord Keynes, to samo zrobił z prawem rynków jean baptiste Saya. W każdym podręczniku przeczytacie, że on to prawo Saya obalił. Ale żeby móc obalić prawo Saja, to je najpierw leciuteńko zmodyfikował. Tak właśnie, jak Samuelson zrobił z metaforą niewidzialnej ręki. Uważając, czy nazywając w ten sposób konkurencję doskonałą, o której wiedział, że nie istnieje w Związku Powyższym, łatwo było Wystąpić z argumentami krytycznymi przeciwko tak rozumianej metaforze. Więc doświadczenie w zwalczaniu koncepcji wolnorynkowych przeciwnicy wolnego rynku mają bardzo bogate. Ale jaka jest konkurencja dla wolnego rynku, dla tej prawdziwej, niewidzialnej ręki? Konkurencją dla niewidzialnej ręki jest ręka widzialna. Niech ona nie będzie ręką złodzieja, niech ona będzie ręką profesora, noblisty, mędrca. On na pewno lepiej wie ode mnie, od Was, co jest dla nas dobre. Na pewno nie. Więc na gruncie utilitarystycznym ta koncepcja ręki konkretnej, konkretnego regulatora, nawet wyposażonego w zdobycze cywilizacji w postaci czata GPT, no, niestety przegrywa. No a jak do tego podejść racjonalistycznie? jest dokładnie tak samo, bo nie ma, proszę Państwa, takiej teorii, o której moglibyśmy powiedzieć na 100%, że jest na 100% prawdziwa. Te teorie, o których tak dziś myślimy, to są teorie, które są niesfalsyfikowane, to znaczy nieobalone. Ale ciekawostka naukowa. Cała nauka zawsze sprowadzała się do tego, żeby... Podważać wcześniejsze teorie i tworzyć nowe. I oczywiście się bardzo często nie udawało, a bardzo często się udawało. No bo jak teoria została podważona, to znaczy została sfalcyfikowana, to znaczy, że ona prawdziwa nie jest. Niektórzy uważają, że czasami jest, czasami nie jest. No i jak częściej jest niż nie jest, no to znaczy, że jest prawdziwa. To oczywiście bzdura. Jeżeli zatem nobliżsi fizycy nie mają do końca pewności, jak skonstruowany jest ten wszechświat i co tam jest na samym końcu, to dlaczego my przyjmujemy założenie, że ekonomiści albo prawnicy z całą pewnością wiedzą, co jest na samym końcu? I oni, rozumując w sposób racjonalny, będą w stanie ułożyć nam życie lepiej niż my robimy to sami w indywidualnych działaniach, w różnych akcjach i kontrakcjach. Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Ja bym się tego nie podjął. Ja bym nie chciał regulować komuś życia. Ale są inni, którzy chcą je regulować mnie. No i wreszcie mamy Hajeka i Tę jego koncepcję ewolucjonistyczną. Wyobraźmy sobie tę rękę tego profesora, noblisty, ekonomisty, prawnika, który próbuje zrobić coś teraz, co przez setki albo tysiące lat robili ludzie. Oczywiście, My dziś śmiejemy się z naszych rodziców, dziadków, pradziadków. W ogóle się dziwimy, jak oni mogli nie dostrzegać pewnych rzeczy. Na przykład to samo mają fizycy. No bo jak tak się przyjrzeć tej teorii Einsteina, samej teorii, abstrahuję od skomplikowanych wzorów matematycznych, to ona w sumie prosta jest. I wydaje się być oczywista. A jednak oczywista przez bardzo wiele lat nie była. I tak samo jest z rynkiem. Z tym, co na tym rynku robią ludzie od setek, czy nawet tysięcy lat. Bo to już Platon pisał, jakie są podstawy ludzkich zachowań. Ustami Sokratesa głosił, dlaczego. Opłaca się bardziej specjalizować w tym, w czym człowiek jest dobry, i wymieniać to, co dobrze produkuje, na coś innego, co lepiej produkuje od niego ktoś inny. Więc mamy wybór. Albo sami jesteśmy swoimi królami, bo działamy tak, jak wynika. Z pewnych zwyczajów i tradycji, w których inni działali. I to, co robimy my dziś, nie jest bezpośrednim zaprzeczeniem tego, co robiono kiedyś, tylko tego uzupełnieniem i rozwinięciem. I wreszcie patrzymy na to wszystko racjonalnie. To znaczy, jesteśmy w stanie. Pewne rzeczy ze sobą powiązać, choćby przy pomocy podstawowych zasad logiki. Bo jeżeli coś logice przetrze, no to możemy mieć pewność, że to jest raczej bez sensu. Na dziś to tyle. W rozwinięciu tego, o czym z Marcinem Górazdą mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia.